Winiec to licząca mniej niż 100 mieszkańców wioska w powiecie ostródzkim, położona niedaleko Miłomłyna oraz drogi krajowej nr 7. Nie wyróżniałaby się niczym od innych, gdyby nie grupka pomysłowych mieszkańców, której w tak krótkim czasie udało ją się rozpropagować w całym kraju. To właśnie malownicze tereny okalające Winiec stały się doskonałym miejscem do propagowania niezwykle wymagającej dyscypliny sportowej, jaką jest triatlon. Widząc przed laty w Austrii zawody w podobnym miejscu, niewielkiej mieścinie, gdzie najpierw startowało kilkanaście osób, a po kilku latach przyjeżdżało po 500 osób z całego świata, żeby wziąć udział właśnie w takim maleńkim triatlonie. Było to tak wspaniałe i widowiskowe, że postanowiłem zrobić coś takiego w Wińcu po prostu i się udało. Impreza, która po raz pierwszy odbyła się 3 lata temu, skierowana była do amatorów. W tak krótkim czasie zyskała prawdziwą renomę. Winiec dla wielu z uprawiających triatlon był miejscem ich debiutu, dlatego z roku na rok na liście startowej pojawia się o 100% więcej uczestników. W czasie zawodów każdy z nich walczy ze swoimi słabościami, bo triatlon uczy dyscypliny, dobrego planowania, zarządzania czasem, a przede wszystkim wytrwałości. Triatlon to jest coś, co łączy tak naprawdę wszystko i co jest trudne, więc coś co dla sportowca, coś trudnego, coś wymagającego jest bardzo dobre, bo czuje się tą adrenalinę, czuje się, że organizm jest naprawdę wycieńczony i ciężko się biegnie i to właśnie to, że jest ciężko, właśnie dopinguje zawsze sportowca i każdy próbuje właśnie jak najlepiej. Mam do wyboru albo siedzieć przed telewizorem i mieć brzuch, albo uprawiać coś, co rzeczywiście wyróżnia nas spośród sportowców, bo to jest bardzo ciężki sport. Zdecydowanie różny od biegania, zdecydowanie różny od kolarstwa, zdecydowanie różny od innych sportów, wymagający no, dość dużo wysiłku włożonego, ale bardzo dużo satysfakcji wyjętej. 4 sierpnia wraz z pierwszymi porannymi oznakami słońca w Wińcu pojawili się sportowcy ze swoimi rodzinami. Od stycznia przez rejestrację przewinęło się ponad 400 zawodników. Każdy z nich chciał wziąć udział w jednym z najtrudniejszych triatlonów w Polsce. Dotarcie do linii mety w Wińcu to jeden z ważniejszych sprawdzianów. Blisko 100 sportowców przed oficjalną prezentacją przeszło system specjalnego oznakowania, który stosowany jest w najbardziej prestiżowych zawodach. Każdy z uczestników, otrzymując numer startowy, dostał także specjalny chip monitorujący czas pokonywania poszczególnych odcinków trasy. Zanim zawodnicy wystartowali, każdy z osobna został oficjalnie zaprezentowany, tak aby docenić sam trud przygotowań. W każdej edycji startują debiutanci. Tak bardzo mi się podobała tutejsza atmosfera, te zawody, ci ludzie, że już wyjeżdżając stąd wiedziałam, że zmienię coś w swoim życiu i przyjadę tutaj w innym charakterze i będę w tym roku startować. O godzinie 10 wystrzał w Sakownicy rozpoczął pierwszą z 3 konkurencji, jaką było pływanie na dystansie 1 km. Areną zmagań pływaków był akwen jeziora Bartężek. W tym roku trasa pływania po raz pierwszy przebiegała po trójkącie. Dzięki temu organizatorzy poprawili bezpieczeństwo, a także widowiskowość tej konkurencji. Sportowcy podczas pływania dali z siebie wszystko, czym wprawili w zachwyt publiczność. Pierwszy zawodnik wyszedł z wody po 11 minutach i 46 sekundach, czym ustanowił nowy rekord pływania w Wińcu. O tym wyczynie triatlonista musiał jednak szybko zapomnieć. Przed nim, jak i przed innymi zawodnikami, była perspektywa 35 km wyścigu rowerowego. Specyficzność i różnorodność przyrodnicza tych terenów jest jednocześnie bardzo wymagająca dla uczestników, którzy 1/4 trasy muszą pokonać leśnymi duktami, a pozostałą część drogami asfaltowymi. Jakie wybrać opony? To pytanie zawodnicy zadawali sobie najczęściej. Rowerowa, powiedziałbym, że przełajowa, bo rzeczywiście na rowerze szosowym, na którym jechałem, było momentami wręcz ciężko przejechać, ale szosa, jak już się dojechało na szosę, to trasa była całkiem przyjemna, całe szczęście nie było takich problemów, żeby gdzieś wyjeżdżały samochody. Jechałam na rowerze MTB niestety, nie na szosowym, zdecydowałam się na taki rower ze względu na początek trasy, gdzie bałam się po prostu wywrotki, w zeszłym roku złapałam tu gumę na tym odcinku. I niestety, no te koła nie jadą po asfalcie tak jak szosowe. Ujechałam się kosmicznie. No można było wybrać rower trekkingowy i wtedy nie byłoby problemu na piasku, ale byłby problem na asfalcie. Ja się zawsze decyduję jednak na rower szosowy. Po wyczerpującym 35-kilometrowym odcinku trasy rowerowej na zawodników w pełnym słońcu czekało ostatnie wyzwanie – 10-kilometrowy bieg. Rywalizacja o pierwsze miejsce miała rozstrzygnąć się na niezwykle ciężkich trasach w okolicach Wińca. Każdy z zawodników na ostatnich kilometrach dawał z siebie wszystko.
Waszych tematycznie każdą dyscyplinę sportu uprawia regularnie. A jaka tu panuje atmosfera? Był tu pan już? Tak jak napisałem, fantastyczne zawody. Rywalizacja o pierwsze miejsce w kategorii mężczyzn sprawiała kibiców prawdziwe zdumienie. Jako pierwszy linię mety przekroczył Marcin Konieczny. Olsztynianin triatlon ukończył w godzinę 47 minut i 43 sekundy. Dzięki temu wynikowi obronił tytuł zdobyty przed rokiem. Bardzo jestem zadowolony z tego startu. Przyjechałem tu drugi raz. Uważam, że to jest świetnie zorganizowana impreza. Jestem z Olsztyna, w związku z tym no nie mogę nie startować w blisko organizowanych imprezach. Jestem w okresie przygotowawczym do Mistrzostw Świata, w związku z tym wynik też mnie bardzo satysfakcjonuje. Drugi na metę wbiegał Mikołaj Luft z Warszawy, przegrywając zaledwie o 40 sekund. Czołowy zawodnik odczuwał jednak lekki niedosyt. W miarę zadowolony. Drugie miejsce jest to zawsze miejsce na podium, ale szczerze mówiąc liczyłem na więcej, bo ten sezon wydawał się dla mnie całkiem udany i nadal jest. Natomiast gdzieś po drodze zgubiłem formę, po jednych, drugich mistrzostwach Polski byłem dosyć zmęczony, trochę też zaniedbałem dietę, co bardzo się odbiło na biegu, no i przegrałem. Jan Witkowski z Ostródy to prawdziwy miłośnik aktywnie spędzania wolnego czasu. Jest podróżnikiem, który ma na swoim koncie wiele wypraw wysokogórskich. Po roku od debiutu w triatlonie w Wińcu zajął wysokie trzecie miejsce. Trasa super. Znam trasę, bo jestem z Ostródy, więc 4 razy przejechałem ją. Z miejsca tak, bo był jeden chłopak, który jest mistrzem Polski, był chłopak, który ma kwalifikacje na Hawaje, na Mistrzostwa Świata. Ja byłem trzeci, więc uważam, że super miejsce. Do tego wypadek jest na trasie, kolega złapał gumę, więc oddałem mu swoje koło. Z samochodu wyjąłem drugie koło i musiałem zmienić, więc traciłem 2 minuty na zmianie koła. Więc tym bardziej się cieszę, że tak wyszło. Nie zapomnijmy jednak o rywalizacji kobiet. To dla nich należą się ogromne brawa. Każda z nich dotarła do linii mety wyczerpane, ale uśmiechnięte i dumne, że pokonały tak trudne trasy. W tym roku zwyciężyła Małgorzata Szczerbińska z Malborka. Zawodniczka pokonała 3 konkurencje w czasie 2 godziny, 2 minuty i 15 sekund. No nie spodziewałam się, że trasa będzie taka ciężka, powiem. Rower bardzo mnie zaskoczył, bo na takich oponach trudno jest po piachu jechać. Bieg też był bardzo ciężki, bo cały czas górzysta trasa, słońce. Ale ogólnie zawody bardzo mi się podobają. Za rok przyjadę, jeśli będzie powtórka. Druga linię mety w tym roku przekroczyła Aleksandra Sypniewska z Gdyni, która ma na swoim koncie kilkanaście startów, ale jak podkreśla, tylko w Wińcu panuje tak wspaniała atmosfera, dzięki której ma siłę do następnych startów. Miejsce mnie kompletnie zaczarowało, jeśli chodzi o tę dyscyplinę. Dla mnie tutaj jest absolutny sens tego sportu, tutaj każdy do każdego się uśmiecha, nikogo nie patrzy wilkiem, wszyscy zawodnicy. Nie wiem, my się mijaliśmy tam na tej ostatnich 200 metrach, przybijaliśmy sobie piątki, krzyczymy do siebie, dopingujemy się nawzajem. Nie ma tego w wyczynowym sporcie. To jest właśnie to, co tak naprawdę jest całym sensem, kwintesencją, całą radością tego wszystkiego. Ja tutaj przyjeżdżam po motywację na cały następny rok pracy, żeby nasycić się tą atmosferą, zobaczyć, że tak naprawdę niezależnie od poziomu każdy z nas może to robić najlepiej jak potrafi. Gdy jedni sportowcy docierali na linię mety jako zwycięzcy, inni też się nimi czuli, choć zajmowali niższe lokaty. Pokonali własne słabości i sprawdzili się zarówno w pływaniu, bieganiu, jak i jeździe rowerem. Wielu z nich dzięki właśnie triatlonowi i aktywności fizycznej zmieniło swoje życie. Startują tutaj ludzie, którzy często ze sportem wcześniej nie mieli wiele wspólnego. I po prostu przyjechali tutaj zadebiutować, sprawdzić się, że tak powiem, zobaczyć, jaką ma się wartość sam z siebie. I oni po tych triatlonach, których wzięli udział, pierwszym czy drugim, już pozostali w tym sporcie i dalej uprawiają sport. Ważą o 20 kg mniej niż kiedyś, jak tu przyjechali, pływają, jeżdżą na rowerze. No i miło jest zobaczyć 50-paroletnich facetów, którzy płaczą na mecie ze szczęścia. Jedno trzeba przyznać, poziom tegorocznych zmagań w Wińcu był niezwykle wysoki. Większość zawodników poprawiło swoje życiowe rekordy, a pierwsza piątka sportowców uzyskała wynik poniżej 2 godzin. Na te dobre wyniki z pewnością miała wpływ niesamowita atmosfera, która od pierwszej edycji zapanowała w Wińcu na dobre. Atmosfera jest cudowna, kibiców na trasie mnóstwo po prostu. Każdy dopinguje różne sposoby, widziałem jakąś syrenę, okrzyki, doping cały czas. Także fajnie wbiegać na metę nawet tutaj,
fajnie finiszować. Każdy kilometr tej trasy to jest coś wspaniałego. Tym bardziej dla ludzi, którzy debiutują, którzy są amatorami, którzy po prostu chcą ukończyć coś zrobić w swoim życiu, takiego wspaniałego, jak ukończyć triathlon. I to jest właśnie dla nich coś wspaniałego, że biegną na każdym kilometrze, czują doping, czują, że potrafią, że dadzą radę. Od dawna wiadomo, że systematyczny ruch i ćwiczenia mają znakomity wpływ na nasz organizm. Aktywność fizyczna fantastycznie wpływa na nasze zdrowie, sylwetkę i dobre samopoczucie. Dla wszystkich zainteresowanych mamy dobrą wiadomość. W zawodach w Wincu może wziąć udział każdy. Do kolejnej edycji triatlonu zostało jeszcze wiele miesięcy, więc każdy zdąży się jeszcze przygotować, tak by pokonać swoje słabości i dotrzeć do linii mety, a przede wszystkim poczuć wspaniałą sportową atmosferę.